Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Marek Malman, jestem autorem trylogii Król Myśli. Akcja tej książki rozgrywała się w tej scenerii, w której ja teraz jestem i nagrywam dla Was film. Tak, na murach i basztach, bramach i fosach dawnego grodu Pilisa w Pyrzyce. W tej serii filmów ja prezentuję Państwu opinie moich czytelników, opinie, które ukazały się na portalu Lubimy Czytać. Ja bardzo gorąco proszę, zapraszam i namawiam do tego, aby umieszczać na tym portalu opinie o mojej książce, bo to mnie bardzo pomaga. Ja mam po pierwsze od Was odzew, a po drugie mam dzięki Wam darmową reklamę swojej książki. Opinie na Lubimy Czytać, nie mogę narzekać, jest ich dosyć sporo już teraz i one, taką mam nadzieję, przybędą. Ich przybędzie trochę, bo już prawie wszystkie przeczytałem. Czekałem z odpowiednią pogodą na to, aby nagrać film, bo i wiatry, i deszcze, i tak dalej, teraz mamy w końcu dobrą pogodę, aczkolwiek tutaj to słońce mi będzie przeszkadzało teraz w przeczytaniu. Może jak się tak ustawię, no może damy radę, bo akurat ono świeci teraz prosto w mój tablet, z którego czytam opinię. Moi drodzy, większość opinii, które, właściwie wszystkie opinie, które Wam przeczytałem do tej pory, były opiniami pozytywnymi. W końcu doczekałem się nie do końca pozytywnej, co mnie bardzo cieszy, bo takie właśnie opinie, takie zwracające uwagę na coś, co się czytelnikowi nie podobało, one dla mnie, dla autora są bardzo, bardzo, ale to bardzo cenne. Autor na portalu Lubimy Czytać skrył się pod nickiem Shogi, albo Shogi, nie wiem jak to się przeczyta, przeliteruje S-H-O-G-G-Y. No to jedziemy, spróbujemy to odczytać w tym słońcu. Rok postanowiłem rozpocząć od przeczytania książki, za którą miałem zabrać się zaraz po jej opublikowaniu. Tak, dobrych kilka lat temu. Nie udało się. Udało się teraz. Ciężko przedstawić szczerą opinię, zwłaszcza przy książce ówczesnego debiutanta, kiedy w głowie ciągle pojawia się szyld z napisem: spokojnie, są jeszcze dwa kolejne, będzie lepiej. No właśnie, czy będzie lepiej? Poczytajmy dalej. Na początku kilka rzeczy, na które zwróciłem uwagę autora, mogą być już nieaktualne. Jeszcze raz, są dwie kolejne części. Przez większą część książki miałem wrażenie, że dialogi są napisane dosyć sztucznie. Nie ma w nich spontaniczności ani nieprzewidywalności, a większość postaci rozmawia ze sobą w identyczny sposób, często poruszając kwestie ważne dotyczące życia i śmierci w sposób taki, jakby się nad tym nie zastanawiały. Drugie. Bardzo dużo przeskoków, przy których nie wiemy, co dzieje się z Castellem, głównym bohaterem powieści. W jednej chwili dostajemy informację o kilkumiesięcznym przeskoku, dzięki któremu bohater staje się albo wszechmocny i potrafi zrobić rzeczy, których nie da się wytłumaczyć, albo wręcz przeciwnie, kompletnie się nie zmienia. Trzecie. Książkę czytałem na Legimi. Nie wiem, jak wygląda wydanie w formie papierowej, ale w elektronicznej pojawia się bardzo dużo błędów interpunkcyjnych, przez co nieraz miałem problemy ze zrozumieniem sytuacji, w której znaleźli się bohaterowie. Trzecie. Bardzo szybkie przejście. Bohater, wygnaniec, bohater, indywidualne upodobania. Nie podoba mi się ten motyw w żadną stronę. Okay? Czwarte. Dziwne i zaskakujące.
co powinno być pozytywem, ale w tym wypadku nie zawsze, zachowania Castella. Piąte. Jeżeli już pojawiły się ciężkie tematy, żeby za bardzo nie zdradzać fabuły, początek książki, pokładziny, to były one bez żadnej głębi. Zajmowały pół strony, może mniej. Później wracano do nich we wspomnieniach bohatera, również tylko na chwilę. I szóste. Dziwne i ciężkie do przyswojenia imiona, które nawet pod koniec książki przysparzały problemów. Bardzo gorąco dziękuję za te uwagi. Nie wszystko, według mnie, autora, nie wszystko tu było źle. Nie wszystko tu było złe, ale niektóre uwagi wezmę sobie do serca i w przyszłości, pisząc kolejne książki, postaram się inaczej poprowadzić fabułę. No ale dobra, dosyć tych negatywów, tak? Mimo wyżej wymienionych wad, książka broni się wieloma pozytywnymi elementami, którymi byłem zainteresowany, czasami wręcz zachwycony. Po pierwsze, mnogość postaci. Ich imiona, co prawda pokrętne i ciężkie do zapamiętania, ale jak już zanotuje się je w pamięci i przestanie się zatrzymywać przy każdym z nich, żeby przypomnieć sobie, kim właściwie ta postać jest, to zaczyna się prawdziwa zabawa. Drugie. Wątki, które serwuje nam autor, często interesowały mnie na tyle, że przez jakiś czas nie mogłem oderwać się od czytania. Również bez zdradzania fabuły, początek książki. Castell spotyka pokiereszowaną kobietę. Reszty dowiecie się, kiedy zdecydujecie się sięgnąć po książkę. Trzecie bodajże. Od początku wyczułem baśniowy klimat i liczne do baśni nawiązania, co ubóstwiam w każdym dziele i bardzo sobie cenię. Szóste. Widać, że autor dokładnie przemyślał stworzony przez siebie świat i prawa nim rządzące. Pomimo wielu przeskoków, o których wspomniałem, przy wadach możemy zobaczyć ogrom pracy włożony w kreację całego uniwersum. Nie jest to zwykłe czytadło, tylko coś, w czym faktycznie można się zanurzyć i przez długie godziny nie wyściubiać nosa na powierzchnię. I podsumowanie tej opinii. Ostatecznie zdecydowałem się na ocenę 6 na 10, starając się odsunąć sympatię, którą darzę pana Marka, na drugi plan, aby wyrazić swoją szczerą opinię o jego dziele. Widać, że autor zapoznał się z wieloma książkami z gatunku fantasy i łatwo mu prowadzić wątki tak, aby czytelnik miał wrażenie, że towarzyszy bohaterom na każdym kroku. Ale mimo wszystko, na samym początku można było odnieść wrażenie, że z warsztatem pisarskim jest już troszkę gorzej. Tutaj, ponieważ widać poprawę, im dalej, tym lepiej. Z chęcią sięgnę po kolejne tomy Króla Myśli i trzymam kciuki za pana Marka, aby jego kolejne książki były coraz lepsze i żeby było ich jak najwięcej oraz żeby trafiły do jeszcze szerszego grona czytelników. Wow, długa opinia i w bardzo takim niekorzystnym oświetleniu ją czytałem. Nie wiem, czy będę mógł ten film opublikować, bo być może wiatr zagłuszył moje słowa i ta praca, że tak powiem, poszła na marne. Jeśli się to nie nagrało dobrze, to będę musiał nagrać to po raz drugi. Ja przypomnę tylko, tak się odniosę do tych uwag, które tutaj kolega zawarł, imiona, bo często o tym piszecie. Moi drodzy, ja stworzyłem nowe uniwersum, nowy świat, nowych ludzi, nowe stwory. Ja musiałem im nadać nowe imiona, a czytelnik, no niestety, musi się z tymi imionami zapoznać i z nimi pogodzić. I jeszcze druga taka uwaga do tej właśnie opinii, przeskoki.
No tak, właśnie o to chodzi. Mnie też nieraz denerwują przeskoki w książkach. No ale takie są książki, tak? Autor prowadzi fabułę, tak? Autor chce klienta, czytelnika zapoznać ze swoją książką, serwując mu czasami tego typu niespodzianki, jak właśnie przeskoki. No, tak to bywa. To może tyle, jeśli chodzi o tę opinię. Jak tylko będę miał chwilę czasu i warunki atmosferyczne na to pozwolą, to nagram kolejne, bo jest ich jeszcze trochę. Ja staram się nagrywać te swoje opinie w różnych okolicznościach, że tak powiem, przyrody. Nie nagrywałem ich w domu. Specjalnie czekałem na tę taką pogodę, która jest w miarę dobra, bo zależy mi na tym, żeby to było za każdym razem w innym miejscu. Ta fosa, która jest tu z tyłu za mną, te mury, tam baszta lodowa, na tym wszystkim dzieje się akcja drugiego tomu. I kolegę Szogety, tak? Przepraszam, jeśli źle wymieniłem tego nika, źle zapamiętałem. Zapraszam do przeczytania drugiego tomu i błagam, proszę o kolejną opinię. Może być kąśliwa, mnie to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. A tutaj za drzewami, za brzozami będziecie widzieć, ja muszę jakoś to inaczej zrobić, będziecie widzieć basztę sowią. Tak, baszta sowia, na której także dzieje się akcja książki. Tu u góry, tam na tych zębach na murze stał jeden z bohaterów mojej powieści, strzelając z łuku. Który bohater? Przeczytajcie, to się dowiecie. Ja wam tutaj już nie powiem, który bohater doświadczył. Czy może nie tyle doświadczył, co po prostu wziął udział w tej scenie. Aj! Statyw skopnąłem. A teraz już mi słońce zaszło i jest zupełnie inaczej. Który z bohaterów odegrał tutaj rolę na baszcie sowiej? Wykorzystałem do tego pewną legendę, która krąży po Pyrzycach, właśnie o tej baszcie. Zaadaptowałem ją do swojej powieści. To tyle. Czekajcie na kolejne opinie o Królu Myśli. Ja też będę czekał na kolejne opinie o Królu Myśli. A jeśli chodzi o to życzenie, które było wypowiedziane przez czytelnika, opiniodawcę, o następnych książkach, tak, one się już piszą. To by było wszystko, jeśli chodzi o tę dzisiejszą opinię, bo jest mi zimno. I wracam do domu. Pozdrawiam was gorąco. Nie najgorzej mi się to nagrało. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału w domu dam akcept i puszczę go na YouTube. Daj się ponieść wyobraźni i złóż wizytę w przedziwnym i pełnym magii świecie Króla Myśli, w którym niemożliwe nie ma racji bytu. Król Myśli.